Informuję uprzejmie, że tu jest samo zdrowie. Zioła w domu i w kuchni. Warto je mieć w swojej kuchni, w swoim ogrodzie, na swoim balkonie. W taki sposób, wycinając zioła, sprawimy, że te zioła nam pięknie odbiją. Jezu, on pachnie zupełnie inaczej niż ten suszony. Przy okazji odstrasza kleszcze, odstrasza komary. A my leżymy między tymi ziołami i będziemy tylko i wyłącznie pachnieć. Jest z nami Edyta Stolarska, dzień dobry. Witam serdecznie. Edyta Stolarska, która jest florystką i ogrodniczką. Tak. Czyli ogrodniczką, rozwijając ten temat, hodowczynią roślin. Ja dzisiaj prowadzę od 25 lat kwiaciarnię, tu niedaleko Radzymina zresztą, bo ty jesteś w Serocku. W Serocku, no to w ogóle mamy, słuchaj, blisko do rzut siebie. Beretem do tak, siebie. Tak. Robi różne kompozycje, ale ja dzisiaj wykorzystam jej inną kompetencję. Mianowicie ja bym bardzo chciała zachęcić was do tego, żebyśmy czy w ogródkach przydomowych, czy na balkonie, czy w domu hodowały świeże zioła, które będziemy masowo dodawać do potraw, bo jako farmaceuta i doktor informuję uprzejmie, że tu jest samo zdrowie. Tak. Ale o tym, bo zapraszam cię na zostanie na moduł gotujący. Będziesz siekać zioła i będziemy dalej o nich opowiadać, dobrze? Tak, zgadzam. Bardzo się cieszę. Edytko, pierwsze pytanie. Zioła w domu i w kuchni. Dlaczego warto je hodować i używać zioła? Warto je hodować, bo po pierwsze są to rośliny bardzo łatwe w hodowli. Mają ogromne walory kulinarne, lecznicze, a przy tym ogromne też walory estetyczne. I smakowe. I smakowe, tak. I ze względu na to warto je mieć w swojej kuchni, w swoim ogrodzie, na swoim balkonie. Naprawdę nie są to rośliny wymagające. Rośliny takie jak zioła bardzo łatwo poddają się zjawisku tak zwanego tygmotropizmu. Wiesz, co to jest tygmotropizm? Widzisz, mało kto wie, a babcie będą mądre i ty też. Tygmotropizm to jest wydzielanie aromatu przy dotyku. Woni, tak. Woni. Tak, tak. To jest geranium, to jest bazylia. Zioła są bardzo tygmotropiczne. Tak. Czyli o, ja trąciłam i już mamy zapach mięty. Tak. Prawda? Tak. Bazylię mamy? Nie mamy. Mamy bazylię. Już tak, jest zapach tak, bazylii. Tak, lawenda. Więc pamiętajmy o tym, że one nam też po pierwsze oczyszczą powietrze, a po drugie będą naturalną aromoterapią. Wystarczy przejść te dzieła i pogłaskać. Nie uderzyć, pogłaskać. Jak pogłaszczemy, to one nam tutaj buchną. Swoim pięknym. Cieszę się, że nie wiedziałaś o tym. Bardzo się cieszę. O Jezu, czujesz jak zapachnęło? Tak, pięknie, pięknie. Dobra. Czyli wiemy, że warto. To teraz twój ogródek prawdziwy. Jak zacząć hodowlę? Bo wiesz, idziemy do sklepu, są takie zioła w doniczkach, pewnie masz takie jak tutaj, o takie. W zwykłych doniczkach produkcyjnych z reguły je kupujemy. W doniczkach produkcyjnych. Ja ci powiem, jaki ja mam kłopot. Ja nakupuję tych ziół. Stawiam w kuchni. Stawiam w kuchni i szlak je trafia. I albo je tak postrzygę, dam do dania i po co mi była ta doniczka, mogłam sobie kupić pęczek. Prawda? Oczywiście. Jeżeli chcemy, żeby te zioła... Co robić dalej? Tak, jeżeli chcemy, żeby te zioła z nami dłużej były, to albo wysadzamy je do ogródka, jeżeli taki ogródek mamy, albo próbujemy je posadzić sobie w fajnych skrzynkach, doniczkach na balkonie, a dla osób, które nie mają ani balkonu, ani ogrodu, możemy je hodować zwyczajnie na parapetach, dobrze doświetlonych ale wysadzić z tych doniczek. Wysadzamy. Powiedz przede wszystkim kupujemy taką roślinkę, żeby ona z nami dłużej pobyła, dłużej pożyła, cieszyła nas i żebyśmy mogli korzystać z jej walorów kulinarnych. Musimy ją przesadzić, zadbać o nią. Aha, i wtedy nie trzymamy ona... w tym. Nie, zdecydowanie to są zwykłe doniczki produkcyjne. To są doniczki na chwilę. Jeżeli chcemy, żeby ta roślina z nami pobyła, przesadzamy w odrobinę większe naczynie, większą doniczkę, zdecydowanie. I taką normalną ziemię uniwersalną. Najlepsza do ziół jest ziemia lekko kwaśna. Lekko kwaśna, ale jeżeli to jest hodowla domowa, możemy też wsadzić w zwykłą, uniwersalną ziemię. Ziemię do kwiatów. I najważniejsze, żeby doniczka miała drenaż, żeby to nie była doniczka. Co to jest drenaż? Drenaż to jest donica, która ma odpływ
wody. A, czyli takie pojemniki tak. bezodpływowe. Jeżeli nie mamy takich donic, tak, możemy zrobić drenaż samemu, z kamyczków, stłuczonej ceramiki. Czyli nie robić dziur, bo wiesz co, ja na przykład mam taką historię, że mam pomysł na umieszczenie takiej rośliny w fajnym, odjechanym pojemniku. Stary czajnik. Tak, tak. I teraz, żeby ta roślina nie zgniła w środku, to zanim ja tam wkitram ziemię, to kupuję taki do drenażu, jest taki gryz. Karamzyt, gryz, tłuczonka, cokolwiek. Czyli odizolowanie tej wody od ziemi. Tak, odizolowanie wody od ziemi i ten drenaż powoduje, że ten nadmiar wody odkłada nam się w ten drenaż. A nie drenażu. Robi się błoto i nie gnije. Tak, nie zachodzi ten efekt taki niepotrzebny. No. Cudownie nie wiedziałam o tym, dlatego mi to wszystko w szlak trafiał i każdy kwiatek, który otrzymywałam lub wzięło, powinien mieć nalepkę samobójca, tylko, ale dzisiaj już nie. Tylko jeszcze z roślinami i z drenażem jest tak, że jeżeli nie mamy tego odpływu, prawda, tylko mamy drenaż, mimo to powinniśmy te rośliny podlewać oszczędnie, umiarkowanie. No tak, żeby się to błoto tak zrobiło. Tak, dlatego jasne. Ja jestem w ogóle zwolennikiem donic, które mają odpływ i po prostu i później wkładamy w osłonkę, nawet do zwykłego czajnika, kubeczka, starej filiżanki, czegokolwiek, możemy coś tam dopasować, żeby wsadzić lub najpierw drenaż, doniczkę, lub dziurki. Lub drenaż, lub dziurki. Czyli przesadzamy. Przesadzamy. Nie trzymamy w tym. Nie trzymamy zdecydowanie. Dobra. A teraz ja ci zapytam się kulinarnie. Dobra, posłuchaj. Używam sobie z tego zielnika, który będziemy też razem używać za chwileczkę. I jak ja mam ucinać tą roślinę do dodania do dań, żeby ona potem dalej mi rosła, bo ja mam wrażenie, że ja ją ostrzygę i to już jest koniec. Tak, bo cięcie, przycinanie roślin ma ogromne znaczenie. Proszę. Nigdy nie robimy tego w taki sposób, że bierzemy nożyczki i tak tniemy. Robię właśnie? Tak, nie, to jest błąd. Żeby czyli jak nie robimy? Jak nie robimy? Nie robimy tak po prostu. Nie ucinamy. Nie. No nie ucinamy w taki to jak sposób. Jak robimy teraz? Tak nie każda, robimy. Każda roślina ma liść i zawsze ucinamy w międzywęźlu nad liściem. I wtedy, jeżeli będziemy tak... na oślep. Nie na oślep. W taki sposób, wycinając świetnie. Zioła, sprawimy, że te zioła nam pięknie odbiją. A jak ja jej ucięłam zagęszczą główkę, się. To ona dalej urośnie, będzie rosła? Taka główka? Nie ta główka, tutaj urośnie. Tak, dalej? Ona odbije i urośnie. Czyli słuchajcie... Stożki wzrostu przycinamy. Dziewczyny, no. Przecinamy w stożki wzrostu, nie litujemy się nad nimi, w międzywęźlu, między... liśćmi. Między nad liściem, osadzone. Nad liściem, nad gdzie liściem, są osadzone. Nad liściem, liście. Nad tak. liściem. I z każdą rośliną tak robimy. Z każdą, dlatego że jeżeli będziemy robić tak, że tylko obrywamy listki albo tylko wycinamy w taki sposób, ta roślina nam nie odbije, ona się nie zregeneruje. Nie, nie, nie odbiło, i bardzo często jest tak, że mamy miętę, ale ta mięta jest taka i zastanawiamy się, dlaczego ona jest, o właśnie, tak jak tutaj na przykład, taka brzydka, wyciągnięta. Jak a zioła powinny być takie pękate. Zioła, jeżeli będziemy odpowiednio przycinać, one będą nam się regenerować, odrastać i nabierać ładnych kształtów. Czyli oprócz tego, wszerz, że a nie wzdłuż. Tak, oprócz tego, że będziemy kulinarnie z nich korzystać, jeszcze będą cieszyć oczy przede wszystkim. I nos, i zdrowie, i zapach, i zdrowie, tak. Dobrze. Tak. To już wiemy jak. Czyli ziemia tak. uniwersalna z tendencją do lekkokwaśnej. Lekkokwaśnej. Przesadzamy z produkcyjnych doniczek. Tak, zdecydowanie. Robimy to w ogródkach prosto do ziemi, jak mamy żyzną. Ja nie mogę, bo mam las, więc mam to w zlewozmywaku ale starym. Ale mamy sposób i na las. A jaki las ten sposób na las? Zawsze w lesie znajdzie się jakieś miejsce bardziej doświetlone, z dużą ilością światła rozproszonego. I możemy na przykład wykorzystać do tego starą, drewnianą, fajną skrzynię, którą Misia, napełnimy ziemią. Ja, starą taczkę, ja którą mam gdzieś tam piaskownicę. Tak, 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 tak. Której dzieci już nie używają, tak. To ja tam nakitram tak. ziemi i tam zrobię zieleń. Zgadza się i będzie piękny, piękny zielnik. Tak. Tylko jedna zasada, piaskownica musi mieć odpływ. Ma. Przygotowujemy dobre podłoże. Lekko kwaśne, tak, ziemia, ziemia przepuszczalna, nieciężka. To zajrzysz do mnie z tego serocka i zrobisz mi ten zielnik. Zrobię ten po temacie to mnie nie uczę, nie każda z nas ma piaskownicę do wykorzystania. No. Ale, czyli już wiemy, że przesadzamy tak. W pojemniki, które mają drenaż. I kolejna rzecz, jak zasiedlać taki zielnik, żeby te rośliny się... Nie zagłuszyły nawzajem. Tak. Żeby one się pożeniły, a nie... Tak, zioła mają różną siłę wzrostu.
Tak. Jedne rosną bardziej intensywnie, drugie mniej. No, zioła, w ziołach jest tak, że jedne się lubią, drugie nie, tak? No ale my jako, jak to się mówi, zwykli ogrodnicy, hodowcy, nie musimy tego wiedzieć. Ale zawsze, jeżeli na przykład jest to piaskownica, starajmy się najwyższe rośliny we wzroście sadzić do środka, a te niższe na boki. Ja mam żeby paczkę już uziemioną, czyli już tam jest ziemia i właśnie zabiorę ci te zioła, przynajmniej część z nich i sobie ją tam posadzę, czyli wyższe w środku. Tak, dlatego że łatwiej nam jest później z dostępem do tych roślin, bo sięgając po wyższą roślinkę, powiedzmy wyrośniętą magii czy wysoką miętę, nie niszczymy tych roślin, które mamy tu z przodu. A wiesz, ja zrobiłam odwrotnie, posadziłam wysokie na zewnątrz. No. I potem zawsze to można zmienić. No ale wiesz, ja się uczę, bo to ja zapraszam takich ludzi jak ty, żeby być po każdym programie mądrzejsza i kilka tutaj set tysięcy babci też. My się uczymy bardzo chętnie. Dobrze. A gatunkami, bo już wiemy, że wzrostem. Wysokie po środku, niskie na zewnątrz. Świetna wskazówka. A gatunkami? Tutaj jest, zioła są z reguły roślinami, które lubią wodę. Jedne lubią mniej, drugie bardziej i też musimy się starać dobierać właśnie te rośliny do siebie pod względem roślin, które lubią wodę i nie lubią wody. To z takich znanych ziół, uwaga, będę wymieniać. Bazylia lubi wodę czy nie lubi? No, bazylia to jest roślina kapryśna, więc lubi wodę, ale umiarkowane podlewanie. I bazylia jest taką rośliną, która nie lubi deszczu, nie lubi być podlewana z góry. Więc ja na przykład jak sadzę bazylię... A mi się wydawało, że bazylia jest najbanalniejsza na świecie. Ale najtrudniejsza chyba w naszym klimacie w hodowli. Coś ty? Nie lubi przeciągów, nie lubi niskich temperatur. I nie lubi zalewania. Nie lubi też sucho. Trzeba po prostu, no jest to bazylia. To ja tą bazylię będę kupować, wycinać i wyrzucać. Ale nie, jeżeli wysiejemy tą bazylię, zadbamy o nią i naprawdę będziemy tak starać się umiarkowanie ją podlewać, ona nam się odwdzięczy. Czy jej chimeryzm powoduje to, że najlepiej jest zrobić sobie osobny bazyliozielniczek, żeby jej nie żenić? Tak, można tak zrobić, ale bazylia też lubi rozmaryn. Czyli bazylia lubi wodę. Rozmaryn też będzie podobnie jak bazylia. Tak, tak. Mięta. Mięta lubi wodę. Lubi czyli wodę. Może być i umiarkowane duecie, na słonecznienie, tak. Nasza polska pietruszka, Natka. Też lubi wodę, ale też bym powiedziała umiarkowanie. Poczekaj, bo tutaj mamy, tak? Zobacz. Tak. Tu mamy tymianek. W drugą stronę. Dobrze. Mamy tymianek. Tymianek, pięknie. Tak. Czyli ten zestaw tymianek jest dobry. Tymianek, pietruszka, tak, bazylia, kolendra. Nie, to jest seler naciowy. Seler naciowy. Truskawka jest tylko dla ozdoby. Truskawka ku ozdobie, a to będzie tu mamy miętę. Nie, to jest mięta. Tu jest oregano. Tak. Lawenda. Lawenda. I tutaj jest jeszcze mięta. Druga mięta. Tak. I to jest taki zestaw, który się lubi. To znaczy, one lubią wodę wszystkie, tak? Tak, lubią wodę wszystkie, tak. Lubią wodę, uważać na kaprysy bazylii, nie pryskać jej od góry, taki parasolik malutki. Znaczy, z bazylią jest tak, że ja przynajmniej robię tak, że ja ją komponuję między innymi ziołami, tak jak na przykład tu są mięty wsadzone i lawenda, tak, które bardziej lubią wodę od bazylii. I w momencie, kiedy tej wody jest nadmiar, te rośliny zabierają tą wodę. A ona tam dostaje swoje. Tak. I zauważyłam, że w ogóle bazylia jest taką rośliną, że ona lubi towarzystwo innych roślin, ale właśnie... Jak Włosi, towarzyska. Tak, tak, ale właśnie czysta. Takich, które zabierają jej nadmiar wody. No matko, a czy powiedz mi, bo wiemy, że z tą bazylią jakoś się trzeba ostrożnie obchodzić. Pewnie, że znajdziemy gdzieś informacje też w internecie, które zioła są bardziej... Znaczy ostrożnie to za dużo powiedziane. Po prostu tak umiejętnie. Histeryzowałyśmy, spokojnie. Tak. A czy jest jakaś para, która absolutnie się do małżeństwa nie nadaje, bo będzie to skrajny mezalians, czyli to się nie może udać? To znaczy, ja w ziołach uważam, że jeżeli umiejętnie je posadzimy, możemy łączyć wszystko. Ja w swoim zielniku nie zauważyłam takiego, że tak powiem, nietolerancji roślin na siebie. A chciałam zapytać się ciebie, bo ja tutaj trochę nie widzę, czy masz tutaj świeży majeranek? Majeranek powinien czy być. Czy mamy świeży majeranek chyba?
No majeranek to tak. Mamy? Zdecydowanie, dziewczyny. Tak. Majeranek nie lubi, tak, nie lubi towarzystwa. Majeranek nie lubi towarzystwa, ale my jesteśmy przyzwyczajone do majeranku, do potraw na sucho, prawda? Nam się kojarzy albo liofilizowany, albo suszony. Liofilizowany lepszy niż suszony, jeżeli chodzi o suchy. My mamy bardzo mało życzliwości dla majeranku świeżego. Ja wam powiem, aromat świeżego majeranku, wrzucony... Zupełnie inny. To jest w ogóle inna roślina. Ja mam fisiu na punkcie hodowania świeżego majeranku i nikt nie wie, czego ja dodałam do potrawy, do sosu, do zupy, do rosołu. Ja robię taki pęk. Tak, bo on jest specyficzny. Jezu, on pachnie zupełnie inaczej niż ten suszony. Tak. Jest wspaniały. Zresztą maść majerankowa jest maścią leczącą stany zapalne. Ale też trzeba przyznać, że majeranek jest ziołem intensywnym. Bardzo. I jedni go lubią, drudzy nie. Podobnie jak maga na przykład, prawda? Czy kary. Tak, czy kary, które tutaj gdzieś mamy, więc z tym to... No i też intensywnie, intensywny bardzo jest liść laurowy, który świeży, też ma tak. Świeży, zupełnie inne właściwości niż liść suszony. Ja nie przypadam za świeżym liściem laurowym. No on... Ja lubię ten suszony. No to zależy do jakich potraw, tak? To prawda. Edytko, bardzo ci chciałam podziękować za tę naukę. Myślę, że dużo więcej, jeśli ktoś się zainteresuje, też można dostać z internetu lub w sklepach ogrodniczych, chociażby u ciebie. Tak, dostępne są te zioła. Do kwieciarni. Tak. Ale to, co chciałam, to, czym chciałam was zainspirować, to do posiadania własnego zielnika. Niekoniecznie, bo to będzie zaraz tak, a nie mam ogródka, a nie mam balkonu, wszędzie można. Tak. Tak, ogródek, balkon, skrzynka. Świeże zioła to jest samo zdrowie. Aromaterapia, alkaloidy, przeciwzapalne. Zwróćcie uwagę, ja mieszkałam 3 lata w Azji. Azja i Afryka, czyli Ameryka Południowa, klimaty okołorównikowe, upał, po prostu raj dla bakterii, pasożytów, grzybów chorobotwórczych. Dlaczego te kuchnie są tam tak bogate w zioła? Bo te zioła są... wszystko ma właściwości. Bakteriobójcze, grzybobójcze, pleśniobójcze, wirusobójcze. I to nie jest bez powodu, że kuchnia azjatycka, afrykańska czy południowoamerykańska tak dużo używa ziół. Jest tak dużo napakowana, tak bogata tak. W zioła. To ma medyczne uzasadnienie, bo tam uchronić się przed chorobami. Ludzie biedni, którzy mogą hodować te zioła wszędzie, tak? Na każdym skrawku ziemi. Tak się chronią przed chorobami, które i tak ich dziesiątkują pomimo tych ziół, ale to już jest inny temat. Tym bardziej, że założenie zielnika to nie jest jakaś inwestycja. To jest nie cudowna historia. Się. Ja jeszcze chciałabym o jednej rzeczy powiedzieć, że zioła należy też pamiętać, mają zastosowanie przeciwko komarom i kleszczom. Ach, one tak. Są rewelacyjne. Naprawdę, jeżeli ktoś nie używa tych ziół w kuchni, niech obsadzi balkon, niech posadzi je na tarasie. Tak. Niech ta kocimiętka będzie dla kota, ale przy okazji odstrasza kleszcze, odstrasza komary. No jest ta słynna komarnica. Komarzyca, tak? komarnica. Ona fajnie, tak. Bo ona cytrynowo pachnie. Tak, trochę geraniowa, to tak. Trochę cytrynowo, tak, ale możemy ją łączyć z kocimiętką, możemy ją łączyć z lawendą. Możemy ją łączyć nawet z miętą. Dziewczyny, no. A my leżymy między tymi ziołami i będziemy tylko i wyłącznie pachnieć.